Ale wtedy Galadriela proponuje jej, żeby zostały najlepszymi przyjaciółkami, bo obie są silnymi kobietami niezrozumiałymi przez świat. Królowa się zgadza, ale i tak każe jej spadać w podskokach. Słuchajcie, kochani, to już czwarty odcinek, czyli jesteśmy w połowie sezonu. Po tym odcinku będzie można powiedzieć, że jesteśmy już całkiem blisko końca. Drugie tyle i będziemy mogli posta postawić ostateczny werdykt. Wystawić pierścieniom władzy okrągłą ocenę, ale nie w skali od 0 do 9, bo nie, nie lubię skal numerycznych i nie jestem w nich dobra i zawsze oceniam za wysoko, więc będzie to ocena słowna. Wszystko jest jeszcze możliwe. Może ostatnie cztery odcinki zmiotą nas z nóg i odkupią wszystkie błędy, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich odcinkach. Galadriela dostanie cegłówką przez łeb, nagle otrzeźwieje, Harfuci wezmą rannych na wózek, zamiast zostawiać ich na pewną śmierć. Może scenarzyści wrócą z odwyku i wszystko się wyjaśni i w ogóle wszystko będzie pięknie. No, zobaczymy, zobaczymy. A co tymczasem się podziało? Tymczasem mieszkańcy numeru panikują. Dlaczego pytacie? Otóż dlatego, że pojawił się u nich jeden elf, wyłowiony z bardzo zatłoczonego oceanu, i pierwszy. Nie. Nie mogę tego powiedzieć. Powiem to jeszcze raz. Słuchajcie. Dlaczego? Numenoryjczycy panikują, dlatego że wyłowili elfa i wyłowili człowieka. Koniec. Nie będzie ozdobników, ponieważ te ozdobniki nie chcą mi przejść przez gardło. I może nawet słusznie, ponieważ ten film składa się z ozdobników, samo CGI, same jakieś sztuczne listki, więc teraz nie będziemy robić ozdobników. No wkurzają się, bo nie lubią elfów. I był jeden. Koniec. Kropka. Halbrand próbował się u nich zahaczyć w kuźni. A co to znaczy? To oczywiście znaczy, że już wkrótce zaczną być zalewani przez powódź elfów szukających pracy w Numenorze i gotowych odebrać im ich piekarnie, kuźnie, mleczarnie, szczotki do zamiatania ulic i tak dalej. Te same elfy, które dały im tę wyspę w prezencie, bo tak nam powiedzieli w serialu, nie wiem jak było w oryginale. Bo w końcu Elfy nie mają nic lepszego do roboty. Wyprztykały się z kasy, bo rozdają wszystkim wyspy. Now, eh? goes! Teraz będą chciały w Numenorze zarabiać na sprzątaniu mieszkań bogatych Numenoryjczyków. Ach, i nie zapomnijmy, że przecież technologia Elfów zawsze była znacznie lepiej rozwinięta niż ludzka. Więc pewnie jedyne, o czym marzą, to iść i pracować u ludzkich pracodawców. A ponieważ najwyraźniej w pierścieniach elfy nie śpią, długo żyją i się nie męczą, co wybitnie pokazało tłuczenie kamieni przez Elronda, to są prawdziwym zagrożeniem dla ludzkich pracowników. Kurczę, jakby jeszcze mówili o ludziach ze Śródziemia, to spoko. Mogę wierzyć, że tamci by nawet woleli żyć w Numenorze, bo tu jest lepiej, żyźniejsze gleby, bogactwo czy coś, ale nie, oni mówią, że elfy będą chciały przypłynąć i ukraść im pracę. Już kij, że Mennoryjczycy mieli żyć dłużej niż ludzie być duzi, być silni to jest materiał źródłowy, a jak ustaliliśmy, tym się nie interesujemy w tym serialu. W każdym razie, ludzie zaczynają się burzyć i pada najgorsze możliwe oskarżenie, że regentka jest miłośniczką elfów. Choć oczywiście nikt nam ciągle nie powiedział, dlaczego oni aż tak nienawidzą elfów. Hate is a very exciting emotion. Ja rozumiem, że nienawidziliby orków, nawet innych ludzi, przeciwko którym walczyli. Ale wiecie, to rzadko jest tak, że mamy jakiegoś sojusznika w wojnie. Dajmy na to kraj A, z którym razem walczymy przeciwko krajowi B. Ten wrogi kraj jest na maksa zły. W czasie wojny robi dużo okropności i w ogóle dużo złych rzeczy. A po jakimś czasie nasz kraj. Kompletnie przestaje się nim przejmować. Co z tego, że wyrżnęli nam setki, jak nie tysiące ludzi? Co z tego, że gwałcili nasze kobiety i zabrali nam nasze ziemie? Co z tego, że podnosiliśmy się z wojny przez setki lat? Ale ci podli sprzymierzeńcy, którzy pomogli nam pokonać kraj A i wygrać, albo B, nieważne, którzy pomogli nam wygrać w tej wojnie, jak śmiesz ich lubić, to jest, no to po prostu. Nie działa, to nie ma sensu. Niechęci i sympatie narodów trwają setkami i tysiącami lat i bez podania jakiegoś naprawdę dobrego, konkretnego powodu, dlaczego oni nie lubią elfów, to po prostu nie trzyma się kupy. Ale czemu miałoby? Ty durny widzu się nie interesuj. Nie, Numenoryjczycy nie lubią elfów, bo Elfów nie lubią. Jasne, jasne. No, nie wiem, może po prostu Galadriela jest dla nich aż tak odpychająca, że budzi w tłuszczy najgorsze instynkty. Bo to by akurat miało sens. Dobra, i teraz tak. Jakbym się teraz pomyliła, to proszę się na mnie za bardzo nie złościć, bo jak już mówiłam, w pierwszym odcinku, nie jestem ekspertem od Tolkina. Ale z tego, co rozumiem, u Tolkina Numenoryjczycy zazdroszczą elfom nieśmiertelności. Są niezwykle długowieczni, ale ale nie są nieśmiertelni jak elfy. W pierścieniach władzy elfy są śmiertelne, przynajmniej tak nam sugerują, więc nie możemy użyć wyjaśnienia z Tolkiena. A niby czemu mielibyśmy sięgać do Tolkiena, skoro ma to być serial, który nie jest oparty na dziełach Tolkiena, bo zmienia je w zasadzie dowolnie. W sensie, no, albo rybki, albo akwarium scenarzysta, albo jest jak u Tolkiena, bierzemy to domyślnie i spoko, albo jest inaczej. To jak zawsze nie ma sensu. Ale dobrze, wracajmy do serialu. Kanclerz Farmazon, czy tam Farazon, czy tam Faraon, jakkolwiek chcecie go nazwać, mówi oburzonym Numenoryjczykom, że to, co gadają jest bez sensu. To o tych elfach, które ukradną im pracę, tylko ubiera to w polityczne słówka. A na koniec stosuje najlepszą sztuczkę, żeby wszystkich udobruchać. No i wymyśliłem. Uknąłem iście szatańską intrygę. Czyli stawia alko wszystkim na placu. Co oczywiście sprawia, że wszyscy nagle zapominają, że byli wkurzeni, i zaczynają mówiwatować. Bo darmo to dobra cena naszego honoru i politycznych opinii. Tymczasem Galandyna osiąga kolejne sukcesy na scenie politycznej. Prowadzi kolejne ambitne polityczne rozmowy. Sprowadzają się one głównie do tego, że królowa regentka mówi Galadrieli, że ta ją wkurza. I ja wam powiem. No, nareszcie ktoś powiedział głośno to, co wszyscy myślimy. W odpowiedzi Galadriela składa jej propozycję nie do, odrzuze, do odrzucenia, bo co z tego, że ktoś nam, nam mówi, że, że go wkurzamy? Na pewno i tak spełni wszystkie nasze prośby. Więc Galadriela mówi jej: Słuchaj, królowo-regentko, zacznijmy się znowu przyjaźnić i ruszmy razem przeciwko wielkiemu złu. Jak w tej sytuacji królowa mogłaby odmówić? A nie, czekajcie. W związku z tym drobnym niepowodzeniem, Galadriela wpada na jeszcze lepszy pomysł. Mówi regentce, że, z tej, że jest z niej taki król, jak z koziej dupy trąba i że Galadriela w takim razie nie chce z nią rozmawiać. Będzie rozmawiać z prawdziwym królem, czyli ojcem regentki, który jest uwięziony, znaczy no w sumie nie jest uwięziony, no ale w praktyce się cały czas wierzy, więc można powiedzieć, że jest uwięziony, jest odsunięty od władzy i ogólnie jest nieobecny. Jasne, jasne. Sorry, Galadrielo. Masz te trzy 3000 lat na karku. Ty stara dupa jesteś. Jesteś wielkim dowódcą armii, a mimo to twoje zdolności polityczne nie pozwoliłyby ci zostać królową balu w serialu o amerykańskich nastolatkach. Tymczasem. Nadchodzi jak dotąd najbardziej satysfakcjonująca scena z całego serialu. Ale zanim sobie o tym powiemy, jeśli chcecie wspierać powstawanie tego kanału, zapraszam serdecznie na mojego Patronite'a. Zapraszam też na Discorda, gdzie rozmawiamy sobie o różnych fajnych rzeczach dotyczących fantastyki i nie tylko. I linki do obu tych rzeczy możecie znaleźć w opisie tego filmu. Czyli na dole tam o dobrze! Najbardziej satysfakcjonująca scena z całego serialu. Otóż, obie panie zaczynają się coraz bardziej unosić, aż w końcu Galadrie Galadriela krzyczy coś w stylu Mam w sobie burzę! Bla, 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 bla! Nie zdołasz mnie zatrzymać, regentko! No wiecie, jak to nastolatka, która strzecha, strzecha focha mamie. Jak to nastolatka, która strzela focha mamie. Strzela focha mamie. Już ustaliliśmy już w każdym razie, że Galadriela jest nastolatką. A wtedy, słuchajcie... Królowa każe jej iść do swojego pokoju, daje szlaban i zabiera komórkę. Czyli, tak serio, każe ją zamknąć w lochu. Ale scena ma dokładnie taki vibe, takiej wkurzonej nastki i mamy, która w końcu traci cierpliwość i mówi jej Anielka, do swojego pokoju! Ale i tak jest fajnie, bo nareszcie, nareszcie ktoś sobie przypomniał, że Galandyna to tylko jedna głupia, irytująca laska z małym sztylecikiem, która nie może nic nikomu zrobić i naprawdę można ją trochę utemperować. Niech będą dzięki Bogom w niebiosach, bo czekaliśmy na to od pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że takie akcje się nie skończą i że jak już sobie uświadomili, że tę Galandriele można czasem zatrzymać, to będą to robić, choć mam poważną wątpliwość. Jak na razie wychodzi z tego, że królowa regentka to najrozsądniejsza osoba z całego filmu, no ale zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie, Galandyna trafia więc do aresztu razem z Halbrantem, który już tam wcześniej siedział, który nie omieszka podśmiechiwać się z jej nieudanych wysiłków politycznych. W skrócie, aż dość trafnie podsumowuje, dlaczego Galadriela ma problem z nawiązywaniem relacji dyplomatycznych z Numenorem. W skrócie, chodzi mu o to, że Gal to zwykła prostaczka, która jeśli na czymś się zna, to ewentualnie na prowadzeniu bitew Wiecie, jedyne co umie, to. I dlatego, że jest ofufaną hamską nastolatką, nie umie sobie poradzić na dworze, gdzie wymagane jest coś więcej niż tylko tempe, machanie toporem i umiejętność długiego powstrzymywania potrzeb fizjologicznych. Pozdro dla kumatych, którzy czytali drogę króla i drogę królów i rozmowę Szallan z Adol Adolinem, tak, tak się nazywali. Nasza mała galandynka jest troszeczkę sfochana tym, że zostaje tak określona, ale w końcu nie ma wyjścia i przyznaje mu rację. No wiecie, okrzyczała ją mama, okrzyczał ją tata, trzeba trochę przystopować wrotki. Miód na moje uszy, naprawdę, ta scena też była bardzo spoko. Ponieważ, jak już wiemy, żadne przeszkody na ziemi i na niebie nie mogą Galadrieli powstrzymać, udaje jej się uciec i włamać do wieży byłego króla, ojca regentki, żeby namówić go na sojusz przeciw Sauronowi. Scena jest fantastyczna, w sensie ta scena, gdzie Galadriela uwalnia się z lochu, bo Galendyna przywala jednemu ze strażników, a reszta grzecznie wbiega do celi i zamyka za sobą drzwi. To znaczy, serio. A ja już miałam nadzieję, że po choreografii z Halbrandem i całkiem niezłej choreografii z Arondirem w okopach, to przynajmniej to będzie dobrze zrobione. Ale nie. Widzicie, tak to się kończy jak się coś pochwali. Nie chwalcie ludzi. Jak raz kogoś pochwalicie, to macie praktycznie stuprocentową pewność, że on potem tę samą rzecz zrobi źle. Więc nie będziemy już nic chwalić, bo się potem jeszcze zepsuje. Po ucieczce Galadriela czeka kolejne rozczarowanie. Stary król jest w zasadzie umierający, nie ja szczególnie już kontaktuje, więc raczej już jej w niczym nie pomoże, a już zwłaszcza z niczym związanym z polityką, która wymaga raczej rzutkiego umysłu, choć... Postać Galadrieli, szczerze mówiąc, dowodzi tezy wręcz przeciwnej. Zaraz wam szybko wyjaśnię, o co chodzi z tym królem, regentką i w ogóle z, z całą tajemnicą Numenoru. Otóż, władcy Numenoru przekazują sobie z pokolenia na pokolenie smoczą kulę. <grym> to znaczy palantir. Palantir to taka kula, która pokazuje różne rzeczy. No wiecie, jak to szklane kule. Ogólnie szklane kule pokazują różne rzeczy. Stary król zawsze był z elfami na Chilku. To znaczy teoretycznie, no, bo nie utrzymywali ze sobą żadnych relacji politycznych. Kiedy zasiadł na tronie, spojrzał w Palantir i zobaczył przyszłość. Zagładę wyspy, którą zalewa tsunami. Żeby temu jakoś zapobiec, zaczął nalegać na odnowienie relacji z Alfami... El Alfami z elfami. Tak jakoś rozkmienił, że może to coś pomoże. A ponieważ, jak wiemy, numenorjczycy nienawidzą elfów bardziej niż orków i Saurona razem wziętych, ludzie podnieśli bunt i zdetronizowali króla. A potem, żeby była jakaś odmiana, osadzili na tronie jego córkę. <grym> Serio? Jego córkę. To najlepszy polityczny ruch, jaki byliście w stanie wymyślić, drodzy scenarzyści? To ma nawiązywać do czego właściwie? Nie wybiera się córki z detronizowanego monarchy na nowego monarchę. No chyba, że w monarchii, kiedy stary władca umrze śmiercią samoistną, zwaną przez niektórych śmiercią naturalną. W sumie śmiercią nienaturalną też. Ogólnie, jak umrze stary, no to wtedy jest jego syn. Ale... Nie w czasie buntu. Każdy by przecież od razu pomyślał, że taka córka będzie po cichu pchać interesy ojca, a nie te, które chce lud. No ale dobrze, już sobie na samym początku powiedzieliśmy, że lud Numenoru jest tak samo dobry w politykę, jak scenarzyści pierścieni władzy w pisanie scenariusz. Oczywiście zrobili tak, bo wiadomo, że królowa musiała być władcą, bo, bo silne kobiety, ale nie, nie wiem, nie mogli wziąć jakiejś innej kobiety, tylko to musiała być córka króla, właśnie po to, żeby było bez sensu. W każdym razie córka też spojrzała w te kule zaraz po tym, jak objęła władzę i zobaczyła to samo tsunami. I nigdy byście nie zgadli. Wizja katastrofy zaczyna się od przybycia Galadrieli na wyspę. Moim zdaniem płynie z tego bardzo prosty wniosek. Ocean ma już po prostu podziurki w nosie Galadrieli i postanowił pozbyć się jej raz na zawsze w pierwszym, dogodnym miejscu, żeby już nigdy nie mogła po nim pływać i zaprzeczać prawom fizyki. Nieważne, czy trzeba przy okazji poświęcić Numenor, czy nie, ale z jakiegoś powodu nikomu innemu taka myśl nie przychodzi do głowy, mimo tego, że regularnie powtarzają, może ma zawsze rację. No więc skoro może pokazuje, że trzeba usunąć galadriele, to powinni zabić galadriele, ale nie, bo może ma zawsze rację, ale w tej konkretnej wizji chodzi mu o coś innego. W każdym razie Regentka, jak właśnie mówią, czy to nie ma sensu, uważa, że jedynym i oczywistym sposobem powstrzymania tragedii jest nie zabicie Galadrieli, bo może ma zawsze rację, tylko odesłanie jej do śródziemia statkiem. Zwłaszcza, że królowa jej nie znosi, więc dla niej super, dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale wtedy Galadriela proponuje jej, żeby zostały najlepszymi przyjaciółkami, bo obie są silnymi kobietami niezrozumiałymi przez świat. Królowa się zgadza, ale i tak każe jej spadać w podskokach. Wsadzają na statek i wysyłają do śródziemia. Ale w momencie, kiedy Galadriela już jest na statku i królowa myśli: Ale fajnie, wreszcie mam ją z głowy, to nagle tam jest takie specjalne, magiczne drzewo, które ma specjalne płatki. O tych płatkach się mówi, że to są uzdy walarów, czyli ogólnie, że. Upraszczając, bogowie się gniewają, jak te płatki spadają. No i jak tylko Galadriela odpływa, i jej statek zaczyna ruszać w dal, to nagle zaczynają spadać płatki z tego drzewa. Królowa wtedy, na no nie patrzy jej, widać na jej twarzy, że myśli: O nie, co ja zrobiłam? To chyba jednak nie tak miało być. Miała tylko dwie możliwości do wypróbowania, według siebie czyli odesłać Galadrielę, albo zostawić Galadrielę i obstawiła tą złą. Z jakiegoś powodu nie uwzględniła tego, że tam jeszcze trzecia opcja, czyli zabić Galadriele tak jak chce może, bo może ma zawsze rację. No w każdym razie, totalnie spanikowana, sprowadza Galadriele z powrotem i udaje przed samą sobą, że od początku tak miało być i siła przyjaźni wygrała. Nie no dobra. Ale w każdym razie od teraz są najlepszymi przyjaciółkami i ogłasza swojemu ludowi, że teraz będą się kumplować z elfami i ruszą razem z nimi bić się w śródziemiu. A ponieważ, jak wiemy, lud nienawidzi elfów, a już zwłaszcza tej konkretnej elfki, i obalił poprzedniego króla za samą wzmiankę o wznowieniu kontaktów z elfami, to po krótkiej przemowie nie mają nic przeciwko. I nie była to przemowa jak przemowa Henryka V. Albo te wszystkie kul cool przemowy, które mają czasem miejsce w filmach, że ty jako widz po prostu słuchasz, masz wypieki na twarzy i hurra, chcesz razem z nimi pojechać w tę bitwę i w sumie to już nieważne chipsy, nieważne kola, nieważne fotel, idziemy się bić. Tylko ogólnie mówi coś w stylu, to ważna wojna, idziemy bić się z elfami, na co wszyscy mówią, jupika, -y! gdzie można się zgłosić. We had a really conversation of Or <laughs> It's a true story. Teraz będą pewnie mieli więcej chętnych niż miejsc na statkach. Gdzieś tam, w międzyczasie, mamy też okręt numenoru, który jak zawsze wpłynie wbrew wszelkim prawom natury, czyli zapieprza jak dziki, mimo że przy tych falach, które są dookoła, powinien sobie płynąć raczej spokojnym spacerkiem. Ale nie! Kadeci biegają jak szaleni, próbują utrzymać w ryzach wyrywające się liny. Ni cholery nie wiadomo, czemu te liny miałyby się im wyrywać, skoro ten statek po prostu płynie na wprost. Wiecie, tak generalnie, to jak macie pusty ocean, statek płynie na wprost, a pogoda jest w miarę stała, to w zasadzie możecie iść spać i wstać za kilkanaście godzin, jak trzeba będzie poprawić trym żagli, czyli zmienić ich ustawienie. Albo ewentualnie zrobić zwrot, ale raczej na zasadzie... Ej, robimy zwrot? No, za godzinkę. No, ale kadeci przygotowują się do jakichś tam super trudnych testów, po których zostaną przyjęci do Straży Morskiej, więc okręt nie mógłby po prostu wlec się spacerkiem, bo, w, bo przecież trzeba pokazać, że żeglowanie jest trudne. Ale to jest najmniejszy problem tego serialu, więc powiedzmy, że mogę im to odpuścić, chociaż i tak dużo bardziej realistycznie wyglądało dla mnie, jak w Piratach z Karaibów odwracali okręt do góry nogami. W ogóle to Piraci z Karaibów moim zdaniem znacznie lepiej poradzili sobie z pokazaniem statków. Mimo że tam też robili jakieś absurdalne i nierealistyczne rzeczy, właśnie jak to obracanie do góry nogami albo na przykład latanie na żaglach. Ale dla kogoś kto tak jak ja nie zna się jakoś szczególnie na żeglowaniu, to samo zachowanie się statku na morzu i czynności wykonywane przez tych marynarzy wydawały się w miarę sensowne. Zresztą może to dlatego, że oni część rzeczy z tego co mi się wydaje w ogóle nagrywali naprawdę na statku, który naprawdę był w morzu, a nie na jakimś okręcie zrobionym za pomocą i, który właśnie wygląda jakby był zupełnie osobno względem względem morza, który jest, morza, morza, które jest dookoła. W sensie zachowuje się tak strasznie nienaturalnie. W pierścieniach niestety wszystko, co wiąże się z morzem, wygląda po prostu sztucznie, wygląda na niedopracowane, coś nie działa. W każdym razie, jednym z kadetów jest Isildur. Dzięki temu, że jego tata szepnął słówko czy dwa kapitanowi statku, który ma zadecydować o tym, który z kadetów będzie mógł przystąpić do prawa jazdy. To znaczy do tych prób, które zadecydują, kto dołączy do Morskiej Straży. Nepotyzm? Nie, skądże. Nie bardziej niż w Hollywood. W końcu Isildur też naprawdę dobrze żegluje. Ale biedny Isildur tak naprawdę nie chce zostać marynarzem. Chce dołączyć do brata i popłynąć na zachód. Robić coś. Nie do końca wiadomo co. Ale. Podobno to ważne. A ponieważ ojciec nie chce się na to zgodzić, w końcu nie po to wykorzystał swoje koneksje i wpływy, żeby wepchnąć go na miejsce kadeta, żeby teraz rezygnował, to Isildur wpada na świetny plan, jak przechytrzyć starego. Bo jak wszyscy wiemy, ludzie po 30 roku życia to już dinozaury, które nie mogą się równać z bystrością młodości. Isildur celowo puszcza linę, czyli popełnia błąd. Tak jak taki błąd kończący egzamin na prawo jazdy. I teraz, ha kapitan musi wyrzucić go ze straży, bo wszyscy widzieli ten błąd. Nie da się przymknąć na to oka, ale kapitan nie jest aż tak łatwy do wykołowania. Od razu domyśla się, że Isildur celowo puścił linę. Nie będziesz mi podskakiwał, gówniarzu, mówią jego oczy. Chcesz się bawić w manipulacje? Ja ci pokażę manipulacje. I wywala dzieciaka na zbity pysk razem z jego najlepszymi przyjaciółmi, którzy również zajmowali się akurat tymi samymi linami. Kumple oczywiście się wkurzają, że ich wykopano, a jeszcze bardziej tym, że Isildur nigdy nie chciał tego, co dla nich było marzeniem życia. Ja, jako widz, mam w nosie los Isildura. Szczerze mówiąc, wychodzi trochę na takiego rozpuszczonego dzieciaka, który rujnuje życie swoich kumpli. Może. Może gdybyśmy wiedzieli, czemu dla Isildura popłynięcie na zachód jest aż tak ważne, moglibyśmy się tym chociaż trochę bardziej przejmować, trzymać za niego kciuki. Może wtedy byśmy się z nim utożsamiali. Przypuszczam, że wielu widzów było niezrozumianych przez rodziców chcieli czegoś innego niż rodzice uważali, że jest dla nich dobre. Ale na razie wiemy tylko, że popłynięcie na zachód jest ważne. Czyli jak zawsze, masz tu widzu jakiś nieokreślony powód i dopowiedz sobie, co tam chcesz. I tu nie wszystko mi się spina. Bo albo widz ma być debilem i łykać wszystko jak młody pelikan, albo ma być cwany i sam sobie wymyślić tę drugą połowę scenariusza, którą reżyser zgubił, czy coś kot mu ją zjadł. A tak serio, to się kurna, wreszcie zdecydujcie, drodzy scenarzyści, dla kogo jest ten serial? W ogóle? Przez cały odcinek, w zasadzie przez dwa odcinki, ja byłam stuprocentowo pewna, że ten kapitan statku, który wywalił Isildura na zbity pysk, to jest jego ojciec. No popatrzcie tylko na te dwa zdjęcia. Ja wiem, że oni są trochę różni. Kapitan statku wygląda trochę bardziej jak Tarzan, Tarzan. ale pamiętajcie, że w filmie o nich pokazują w krótkich ujęciach. Do tego obaj mężczyźni cały czas się ruszają. Mają identyczny kolor włosów, nawet zarost mają taki sam, i obaj dowodzą statkami. Naprawdę, mogli się troszkę bardziej postarać i dać mi szansę się zorientować, że to dwóch różnych mężczyzn. Tymczasem w Wątku Arondira wreszcie możemy poznać prawdziwych protagonistów tego serialu. Wreszcie poznajemy sławetnego Adara. Czyli jak nam trochę sugerują elfowie w tym wątku z niewolnikami, ci elfowie świętej pamięci, którzy umarli w powstaniu niewolników, być może jest to Sauron, bo oni tam mówią, że Sauron miewał wiele imion i być może Adar jest jednym z nich. Choć może się jeszcze okazać, że to nie jest Sauron, ruletka ciągle trwa i jeszcze zdążycie obstawić, kto jest głównym złym tego serialu. Co prawda, wydaje mi się, że w książkach było gdzieś powiedziane, że, Seuron, że Seuron, Sauron był mega piękny. Ten tutaj nie jest piękny, nie jest też brzydki, powiedziałbym, że jest ciekawy, ale w takim pozytywnym sensie, nie, że czasem mówi się, ten gulasz taki. Ciekawy. A potem, jak gospodyni się obraca, to wylewacie go do paprotki. Jak na razie, to na Saurona najbardziej wygląda Galadriela. Jest piękna. Jest zła, więc wszystkie moje checkboxy zostały zaliczone. Ale niestety mam jakąś taką wątpliwość, że to ona. Musiałaby mieć niezłą schizofrenię albo jakąś inną chorobę psychiczną, jeśli. Robiłaby wszystko w swoim życiu, żeby pokonać Saurona, a ona byłaby Sauronem. To byłoby ciekawe rozwiązanie. Ciekawe, ale nie sądzę, żeby miało nastąpić. Wracając do Adara, to tak go oglądałam, oglądałam, i tak sobie pomyślałam w którymś momencie, kurczę, skądś znam tę twarz? I okazało się, że gra go ten sam aktor, który grał Benjamin'a Starka w grze o Tron. A ja ben Benjamin'a Starka bardzo lubiłam, i byłam potem rozczarowana, że tak mało go było w serialu, więc. Nie ukrywam, że mam pewne nadzieje co do wystąpienia Adara w tym serialu, co do jego performensu jako aktora. No ale zobaczymy. Być może jego też uda się im zepsuć. Przynajmniej jego wygląd się trochę broni jako wygląd elfa, w przeciwieństwie do Celebrimbra Księgowego i paru innych elfów. Nie wiem czy jest elfem, ale ma spiczaste uszy, więc zgodnie z estetyką tego serialu będziemy go nazywać elfem. Spiczaste uszy równa się elf. Jasne? Jasne. Adar ma bardzo magnetyczne, migdałowe oczy, fajne blizny i taką dziwną, strzałą skórę, przez którą wygląda naprawdę tak niepokojąco i pasuje do otaczających go bojowych kretów, to znaczy orków, oczywiście. I mimo że jest głównym złodóbcem, prawdopodobnie, jak na razie, to w jego grze aktorskiej przynajmniej widać jakieś emocje w przeciwieństwie do naszej drewnianej galadrieli. Co co prawda nie jest jakimś wielkim osiągnięciem, no ale zawsze. Wydaje się być postacią niejednoznaczną, zwłaszcza kiedy sugeruje, że Arondir został wychowany w kłamstwie. Naprawdę, teoria tego, że tak naprawdę Morgoth i Sauron byli ofiarami elfów, staje się coraz bardziej uzasadniona z każdą chwilą. Ale obawiam się, że to byłoby zbyt ciekawe i zbyt ambitne jak na pierścienie władzy, a szkoda. Czyli liderka galandyna nie może być przecież zła. Wracając do naszej historii. Arondir ma szczęście, bo Adar, zamiast go stracić za udział w powstaniu niewolników z poprzedniego odcinka, chce, żeby Arondir przekazał wiadomość do Elfiej Strażnicy. Przenosimy się więc i my, do tejże właśnie Strażnicy i do naszych własnych wieśniaków, którzy się w niej schronili. Naszych własnych, w opozycji do tych wszystkich innych wieśniaków zamieszkujących ten serial, którzy jak na razie nic a nic nas nie obchodzą, a którzy teraz wszyscy schodzą się ze wszystkich okolicznych wiosek w obawie przed orkami. Chociaż czekajcie, to zabrzmiało trochę tak, jakby ci nasi wieśniacy nas obchodzili. To jest dla mnie jeden z większych problemów tego serialu, który nie pozwala mi zawiesić niewiary, nawet gdybym chciała. Losy bohaterów mnie po prostu nie obchodzą. Umrą, to umrą. Będą żyć, to będą. Złowy wygra, przegra, trochę wszystko jedno, szczerze mówiąc. W każdym razie, nasi wieśniacy, którzy w poprzednim odcinku podczas niespiesznej ucieczki nie zabrali ze sobą żadnych zwierząt, nagle się zorientowali, że nie mają nic do jedzenia. Przypominam, że uciekali spokojnym spacerem. Ci nowi wieśniacy też najwyraźniej nie przynoszą ze sobą żadnego żarcia. Żadnych krów, które można byłoby zarżnąć przed strażnicą, przerobić na stejki. Ogłocili już dookoła las z wszystkiego, co nadawało się do spożycia i dalej burczy im w brzuchach. Wtedy wpadają na genialny pomysł. Gdzie znajduje się jedzenie? W ich rodzinnej wiosce. Dlaczego? Bo go nie zabrali. Brawo! Brawo! Zdobywają Państwo nagrodę za bystre myślenie. Widać, że edukacja w śródziemskich wsi, wsiach, ma się dobrze. Widać. To czuć! Najwyraźniej wieśniacy nie są jeszcze odpowiednio głodni, bo odrzucają propozycję zakradnięcia się do wioski któregoś słonecznego dnia i wykradzenia zapasów. Syn zielarki za to, który jest jeszcze za młody, żeby porządnie się bać, albo jest jeszcze bardziej głodny, bo ciągle rośnie, namawia przyjaciela na wypad do wioski z taczkami, na które będzie można naładować jedzenia. Pamiętacie, co mówiłam w poprzednim odcinku albo którymś tam. Każda para przyjaciół ma jednego takiego przyjaciela, który wymyśla durne rzeczy i głupie pomysły i one są jakieś niebezpieczne albo ryzykowne i tego rozsądnego, który nie chce ich robić i zawsze ten nierozsądny namawia tego rozsądnego. No to tutaj jest dokładnie tak samo. Więc idą do wioski, mijając po drodze owce z podrżniętymi gardłami i zabite krowy, które spokojnie mogli zabrać ze sobą do strażnicy, kiedy opuszczali wioskę i mogli je tam zjeść. Naprawdę, odchodząc wioski ze spacerkiem, nie zabralibyście ze sobą krowy, krowy były bardzo drogie, ale pewnie, że nie. Zresztą orkowie też najwyraźniej są wegetarianami, bo zamiast zabrać te zwierzęta, zostawili je tam, żeby gniły. Ja wiem, Adar na pewno jest świetnym strategiem, i orkowie mają spichsze wypełnione podach, ale zbliża się wojna na litość boską. W wojnie nigdy nie można mieć za dużo zapasów. Ale wracajmy do naszej młodzieży. W czasie poszukiwania jedzenia atakują ich orkowie, dla których, jak widać słońce, ledwie skryte za chmurką, nie jest aż takim problemem. Tym razem, bo czasem jest, a czasem nie jest, To zależy od tego, czego scenarzyści potrzebują, żeby było, jak potrzebują, żeby było, i tylko od tego. To jest tak niedbała robota ze strony twórców, że mi się aż nie chce wierzyć. 460 Dwa miliony dolarów za sezon. Przyjaciel zwiewa, a Fio, czyli syn zielarki, próbuje się bronić. Myślicie pewnie, że jest bez szans, ale nie. Na szczęście w poprzednich odcinkach ukradł sąsiadowi tajemniczą, magiczną rękojeść miecza i przypadkiem odkrył, że jak da się tej rękojeści trochę swojej krwi, to na jakiś czas dorabia jej się ostrze. Dzięki temu udaje mu się uciec i schować się w studni. Oczywiście, jak możecie się domyślić, orkowie szukają właśnie tej rękojeści i to dlatego podkopywali się pod wszystkie wioski w okolicy. To jest w ogóle bardzo ciekawe z tą studnią. Bo studnie zawsze były uważane za takie mega niebezpieczne. Dzieciom zawsze się, przynajmniej ja słyszałam, że dzieciom zawsze się mówiło, żeby się nie bawiły koło studni, żeby nie zaglądały do studni, no bo. Starzało się niestety, że dzieci wpadały do studni i wtedy się topiły, jeśli nikt oczywiście ich nie usłyszał i ich nie wyłowił, bo nie były w stanie się wspiąć potem z powrotem po tych gładkich, mokrych, śliskich ścianach. Fio zupełnie nie ma takiego problemu. Chowa się w studni, oczywiście ork, który jest spragniony i wrzuca tam wiaderko, żeby napić się wody, nie zauważa żony w tej studni. No ale dobra, powiedzmy, że udają, że się schował pod wodę, więc no dobrze. Ale kiedy trzeba, bez problemu wygrzebuje się na zewnątrz. Ja nie wiem, może ten problem z wychodzeniem tyczy się tylko studni, które mają ścianki z betonu, a nie z kamieni jak ta. No ale nie jestem całkiem przekonana, bo przecież te kamienie są cholernie śliskie. Jeszcze pewnie mają na sobie jakiś taki mech czy coś. Więc nie wiem. Jak wy uważacie? Czy to, że on się wspiął po tych kamieniach i wyszedł ze studni było realistyczne? Czy według was to jest taka czysta ściema? Bo ja nie wiem, nie umiem tego ocenić. Niby miał tam taki wystający korzeń, którego mógł się trzymać, dopóki siedział w studni. Więc okej, okay, dobra, nie utonął. Może się to mieści w jakiejś granicy niewiary. No i studnia też ma jakieś dwa metry wysokości, głębokości znaczy się, żeby było mu łatwiej. Ale. No nie wiem, takie to jest naciągane. No w każdym razie dzień mija, zapada noc i Fio jest już troszeczkę zmęczony tym siedzeniem w studni. Nic dziwnego. W końcu pływał tam dobre wiele godzin. Bo pamiętajmy, że prawdopodobnie przyszli do wioski w okolicy południa, bo przecież wszyscy w tym serialu wiedzą, że wtedy jest najlepiej się sprzeciwiać orkom i zawsze ze świetnym skutkiem. Teraz jest już ciemno, a za moment wzejdzie słońce. Czyli biedak musiał siedzieć w tej wodzie około 16 godzin. Od południa do prawie świtu następnego dnia. Biedny chłopak. To jest w ogóle kolejny, który nie jest w stanie dostać hipotermii od zimnej wody. Nie ma nawet na, na swoją wymówkę tego, że płynął kraulem, tylko po prostu dryfował w studni. No ale w końcu ma już dość tego dryfowania, więc wychodzi i próbuje się wykraść z wioski, niczym w jakiejś grze skradance. Niestety jego umiejętności w tym zakresie są podobne do moich, kiedy próbowałam się skradać w tej misji, która była na samym początku drugiej części Wiedźmina, bo orkowie... Praktycznie natychmiast go łapią. Na szczęście ratuje go chłopak jego matki, czyli nasz drogi Arondir. Najgorzej. Teraz Fio będzie miał już trochę problem z tym, żeby sprzeciwiać się ich randkom, skoro ten elf uratował mu życie. Razem uciekają przez las. Arondir wykonuje niezwykłe ewolucje z łukiem, które, mimo to, moim zdaniem, nie mogą się równać z Legolasem skaczącym w hobbicie po tych kamieniach zwalającego się mostu. Pamiętacie, on skakał po nich szybciej niż one spadały. Naprawdę, Arondir musi się jeszcze wiele nauczyć, żeby dorównać swojemu poprzednikowi. To znaczy, następcy, to znaczy. No, ja to już się totalnie pogubiłam w tym, kto tu jest kiedy. Nie wiem, kto jest starszy, nie wiem, kto jest młodszy. Może wy mi, drodzy widzowie, napiszecie w komentarzach, czy Legolas już żyje, kiedy jest Arondir, czy on się dopiero jeszcze później urodzi? Także liczę na Was. To znaczy, nie wiem, kto jest starszy i nie wiem, kto jest młodszy poza Galadrielą, która musi być najstarsza z wszystkich, ponieważ pamiętajmy, że ona widziała rzeczy, których ty nie widziałeś. Po drodze z rozwianymi włosami przybiega do nich zielarka, do tego syna i do tego elfa, które uciekają przed orkami. Widać, nikt inny nie lubił chłopaka na tyle, żeby ruszyć mu z pomocą, skoro przybiegła tylko matka. Razem dobiegają do krawędzi lasu. Orkowie już, już ich mają. Prawie przy okazji zastrzelili Arundira, mimo że Adar, który jest w zasadzie ich takim bogiem, wyraźnie rozkazał, żeby faceta puścić, żeby mógł przekazać wiadomość. Na szczęście im się to nie udaje, bo inaczej musieliby się nieźle tłumaczyć. Um, no w każdym razie, orkowie już mają szarżować, bo haterowie przygotowują się na desperacką obronę. Wiedzą, że umrą i wtedy i wtedy wstaje słońce. Świt. To natychmiast powstrzymuje orków przed wybiegnięciem na polanę i zrobieniem czegokolwiek. Żeby było jasne. Tych samych orków, którzy w tych kopalniach odkry odkrywkowych, w tych tunelach, które robili, mieli sun duty, czyli służbę, w czasie której musieli siedzieć na zewnątrz razem z niewolnikami i tylko przykrywali się pelerynkami i helmami, helmami, hełmami. Tych samych orków, którzy biegali za fio po wiosce przy tylko Byćko zachmurzonym niebie. Nie zapominajmy też, że oni desperacko chcą zdobyć tą rękojeść, którą ma chłopiec. Super turbo bardzo im na tym zależy. Mimo to żaden ork nawet nie próbuje wyjść do nich na słońce. Nie próbuje nawet zarzucić na głowę tych peleryn, które mają na plecach, mimo że w tych kopalniach odkrywkowych takie rzeczy działały całkiem nieźle. To nie ma sensu. W ogóle zastanówmy się nad tym jeszcze przez chwilę. Skoro orkom w tych tunelach wystarczył dach z cienkich szmat, żeby słońce ich nie raziło, to naprawdę żaden z nich nie rozważył jeszcze noszenia parasolki. Wiecie, takiej jak te pierwsze od słońca. O ciuchach nomadów już w ogóle nawet nie wspominam. Ale serio, Adar też na to nie wpadł, żeby ich owinąć tymi szmatami zamiast budować z nich kilometry tuneli odkrywkowych. W każdym razie naszym bohaterom udaje się uciec, bla, 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 bla. I na koniec tego wątku okazuje się, że ponieważ chłopiec użył magicznego miecza, został naznaczony. Ma specjalną bliznę na przedramieniu, podobnie jak wieśniak, któremu Fio zajumał ten miecz spod podłogi. I nigdy byście nie zgadli, ale to miecz Saurona, który wykuł dla walczących dla niego ludzi. W każdym razie ten wieśniak, który opowiada o tym o ten, który był poprzednim posiadaczem miecza, jest strasznie creepy i mówi, że czas Saurona nadchodzi i że on i chłopak muszą być na to gotowi. Tak jakby, wiecie, sugeruje, że to oni dwaj mają stanąć, stanąć u boku Saurona z tym mieczem w szeregach złoli. Ale to no, nie wiem, może ja to źle interpretuję, ale w każdym razie tak to brzmi. I przyznam szczerze, że to byłby bardzo fajny twist, że matka i chłopak matki będą dobrzy. A syn matki będzie zły. A rodzina zdrowa? A zdrowa, zdrowa, dziękować. A chłopak matki zdrowy? A zdrowy, zdrowy, dziękować. A syn matki zdrowy? A zdrowy, zdrowy, dziękować. No w każdym razie jest to na tyle ciekawy twist, że nawet chcę się dowiedzieć, co będzie dalej w tym wątku, i mam nadzieję, że się nie rozczaruje. Tylko na przyszłość proszę się wreszcie zdecydować, ile słońca mogą znieść orki. Najlepiej w SPF-ach, żebyśmy się już nie mogli przyczepiać. 15, 30, 50 SPF? Jakieś oficjalne oświadczenie na stronie Amazonu i proszę tego przestrzegać w następnych odcinkach. Tymczasem Elrond, Kele i Durin budują dalej swoją wielką kuźnię. Durin ciągle gdzieś znika. Jak to robotnik na budowie pewnie pije w kącie. Nie, oczywiście, nie o to chodzi. Jego żona coś tam kręci, ale Elrond to odkrywa. I ponieważ ma wiecie takie teleskopowe oczy i potrafi czytać z ruchu warg ludzi stojących bardzo daleko, no to podsłuchuje ich rozmowę i już wie o co chodzi. I ja rozumiem, że elfy mają elfowie mają bardzo dobry wzrok, no bo to już jest ikoniczne dzięki właśnie Tolkienowi. Ale naprawdę oni naprawdę pokazali to w taki sposób, jakby on zamiast oczu miał dwa teleobiektywy. Dalej, dalej, oczy Elronda. Wyglądało to raczej komicznie niż epicko, szczerze mówiąc. Ale powiem wam, że aż się rozmarzyłam. Obejrzałabym sobie inspektora gadżeta. W każdym razie lornet oki Elrond znajduje drogę w ten sposób właśnie do sekretnego kącika Durina, czyli starej kopalni pod jeziorem zwierciadlanym wyzboczeńcy. Udaje mu się wejść do środka tylko dlatego, że Durin nie traktuje zbyt poważnie bezpieczeństwa, tajemnic wagi państwowej i trzyma swoje hasła na wierzchu. Czyli, jednym słowem, nauczył swoje dzieci tajemnego kodu do drzwi. A teraz te dzieciaki biegają i wykrzykują te hasła, gdzie popadnie, więc nie jest to szczerze mówiąc jakaś wielka tajemnica. Kiedy Durin odkrywa Elronda w wejściu do kopalni, jest pewien, że Elrond jest szpiegiem elfów, ale Elrond już wie, jak go zmiękczyć. Wie, co działa na twardego jak spec z Durina. W sumie, dzisiaj to trzeba by było powiedzieć, twardego nie jak spec nas? Nie wiem, nie wiem, jaki jest teraz zamiennik. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. W każdym razie, Durin daje się wziąć na słodkie słóweczka o przyjaźni i o tym, jak bardzo Elrond go lubi. Natychmiast topnieje jak wosk. Okazuje się, że krasnoludy odkryły przypadkiem super rzadką rudę, którą, jak możecie się domyślić, jest mitril. Krasnoludy są więc przerażone na myśl, że ktoś mógłby się tego dowiedzieć. Ponieważ trzeba zachowywać najściślejsze środki ostrożności, Durin daje Elrondowi na pamiątkę spory kawałek mitrilu do zabrania do domu. Ja po prostu nie mogę. Dlaczego ten serial? Cały czas. To nie jest tak, że się trzeba tych rzeczy dopatrywać. Po prostu te sprzeczności leżą. Na wierzchu, po prostu żebyś ty, widzu, zobaczył to podczas oglądania. Ten podarunek musiał się nie spodobać bogom, którzy najwyraźniej również zobaczyli tu drobną sprzeczność. Albo to po prostu losowe wydarzenie, jak zwykle w tym serialu. Bo szybko palniany zalicza tąpnięcie i więzi w swych trzewiach czterech krasnoludów. Na szczęście Disa, czyli żona Durina, potrafi zajebiście dobrze śpiewać skałą. Ale serio, scena ze śpiewaniem skałą mi się naprawdę podobała. Miała taki bardzo fajny klimat rytuału. To było spoko. Jej śpiew ma przekonać skałę, żeby zwróciła im wszystkich górników żywym, żywych, żywymi, żeby przyszli, wrócili do domu cali i zdrowi. Pieśń działa całkiem nieźle. Skała ich Zwraca, chociaż powiem, że jak to powiedziałam w głowie, to brzmiało to, to, to trochę lepiej niż jak to powiedziałam. Fakt, że skała ich zwraca, nie brzmi aż tak podniośle i epicko, ale powiem Wam, że jestem ciekawa. Czy Disa umiałaby na przykład wykorzystać swój śpiew do tego, żeby zbudować w Krakowie metro? Bo naprawdę metro by się nam przydało, a tam zarząd miejski, czy jak to się tam nazywa, w sensie ludzie, od którzy się tym zajmują, twierdzą, że metra się zrobić nie da. A ja sądzę, że Disa to by potrafiła. Do tego i Durin, i Disa są bardzo wdzięczni Elrondowi, bo przez to, że gadał z Durinem przed wejściem do tego szybu, to książę nie znalazł się w niebezpieczeństwie. Miły bonus bycia wścibskim. Albowiem pamiętajcie, każdy zły uczynek zostanie nagrodzony. Chcę jeszcze powiedzieć, że Amazon ewidentnie przestraszył się mojej groźby z poprzedniego odcinka, bo w tym odcinku harfutowie w ogóle się nie pojawiają. Widać, naprawdę nie dało się ich przesunąć naprzód pochodu. Do tego, czy możemy się jeszcze załamać polskim tłumaczeniem tego serialu? Naprawdę. Ogólnie jest słabo, ale naprawdę. Tam jest taka scena, w której siostra Isildura dostaje list od gildii. Nie pamiętam, czy to było w tym odcinku, czy w poprzednim. Ale po angielsku jest powiedziane coś w stylu Father, I was made an apprentice. Jak przetłumaczono to na polski? Ojcze, będę miała praktyki. Praktyki. Praktyki to można mieć w technikum gastronomicznym. W gildii można zostać czeladnikiem. Ewentualnie, korzystając z pewnych schematów fantazy, można powiedzieć, zostałam przyjęta na ucznia czy też uczennicę, ale nie będę miała praktyki. Bardzo mi się też podoba, ironicznie oczywiście, jak bohaterowie potrafią się ekspresowo zmieniać. Galadriela, która, jak słusznie podliczono w komentarzach pod ostatnim filmem, ma ze 3000 latek na karku, nagle w jeden dzień uświadamia sobie, że jest durna i nie zna się na polityce. Nie wiadomo, jak długo potrwa to objawienie. Pewnie zaraz przejdzie, już była w fazie nastolatki, teraz przez jeden dzień była dorosła i trochę zmądrzała, to teraz zaraz przejdzie do fazy Alzheimera i zapomni tego wszystkiego, czego się nauczyła. Podobnie jej nowa psiółka, regentka, która szczerze galandyny nie znosiła, ale od sceny do sceny, po jednej przemowie i paru spadających listkach z drzewa, zostaje nagle zmiękczona, i nagle dwie silne, niezależne kobiety ruszają razem na wojenkę. Ten odcinek, jak niestety każdy, jak na razie, był raczej słaby, ale przynajmniej coś się w nim działo. Przynajmniej mieliśmy tych parę tych satysfakcjonujących momentów, gdzie Galadriela została zrugana, tam zamknięta w więzieniu, coś tam, więc to trochę, przynajmniej trochę mniej mnie wkurzał jej wątek. No i jakoś się fabuła posunęła do przodu, więc mam nadzieję, że może przeszliśmy taki punkt krytyczny, tą połowę, gdzie oni próbowali rozwinąć te wszystkie wątki na początku, co nie szło im najlepiej i było ogólnie nudnawo, ale może teraz już właśnie przeszli ten punkt, gdzie to wszystko już się zacznie jakoś tak trochę razem łączyć i trochę przyspieszać, i może będziecie to trochę lepiej oglądać, skoro oni już ruszają na wojnę. Tam ci znajdują mitril, coś tam się dzieje. Pewnie zaraz mi napiszecie w komentarzach, bo Wy niestety wciąż jesteście odcinek do przodu względem mnie, że moje nadzieje były próżne, i że piąty odcinek jest beznadziejny, i że w ogóle się tam nic nie dzieje, ale ja. Wciąż mam nadzieję i wciąż nie wiem, jakim cudem jeszcze ją mam, bo już naprawdę tyle rzeczy powinno mnie jej pozbawić do końca. Dobrze, tyle na dziś. Dzięki za oglądanie, dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zostawili komentarze pod poprzednimi odcinkami, było ich naprawdę mnóstwo, przeczytałam każdy. Wkrótce zamierzam zabrać się za jakieś odpisywanie, jak tylko znajdę choć odrobinę wolnego czasu, ale bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie. Dziękuję też bardzo serdecznie wszystkim osobom, które dołączyły do mojego Patronite'a, a także wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć ten kanał w każdy inny sposób, na przykład korzystając z super thanks, to się nazywa po angielsku, super podziękowań, z tego guziczka, który jest pod filmem, który możecie kliknąć i w ten sposób za drobną, jakby możecie drobną kwotą wesprzeć ten kanał i dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które tak zrobiły. Także tyle na dziś, widzimy się w następnym odcinku. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Rałko Fenela, Darka Toperza Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy i Aragonty. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni!